A może w ogóle otworzycie wino, co tak będziemy siedzieć bez sensu? Dawaj białe. Ja myślę, że pójdzie nam bardzo dobrze ta przeprowadzka. Proszę. To jest bardzo dobra metoda, bo i tak ręcznik musisz spakować. Mhm. O, no, świetnie. Brawo. Nic się nie stało, kompletnie nic się nie stało. I to nie pamiętam, gdzie mamy teraz szczotkę i szufelkę. I teraz, wiesz, zadam ci takie babskie pytanie. Czy jest prawdą, że łączenie kawy z mlekiem jest przepisem na płynny celulit? Tych przepisów na ten płynny celulit jest dużo więcej, ale... Koleżanki jest... pytają, wiesz, to nie jest tak, że jestem szczególnie zainteresowana. Tak jak lubimy szpinak mniej, bardziej chcemy, bardziej kaloryczne danie, damy więcej kaszy, mniej kaloryczne, dajmy no więcej. No to my chyba trochę więcej szpinaku damy. No dobrze, więcej szpinaku możemy dać. Ile jeszcze musimy włożyć pieniędzy, żeby ten stan deweloperski urządzić? Uważam, że nie ma górnej granicy. Ja też tak uważam, niestety. Banki uważają inaczej. Najlepsze w kiszonkach jest to, że one są po prostu bardzo niskokaloryczne. I to jest... A dlaczego? Dlatego, że bakterie mlekowe zjadają cukier. Wolę, żeby bakterie jadły ten cukier niż ja. Oczywiście. Spakuj się tak, jakbyś przez te 5 dni miała bardzo ważne wydarzenia tam. Podczas swojej podróży. Jakby były spotkania, jakby były lunche, jakby były teatry, jakby były wyjścia gdzieś i tak dalej, i tak dalej. I nie musisz się limitować z ilością bagaży? Nie, nie musisz się... Nie, no na 5 dni, wiesz, no Gośka. Znaczy, no wiesz. Ja wiem, że ty jakbyś mogła, to ja to wszystko rozumiem. I układamy sobie ładnie tą tasiemkę. Widzisz, i to jest najprostszy sposób na to, żeby zrobić ładną kokardę. Zabierzesz mi tu, poproszę. Takiej ładnej kokardki. Proszę cię, robisz jeszcze ładniejsze. No nie. Ja cię znam. Jak byś nazwała tą maseczkę? Kojącą maseczką czekoladową na przykład. O, możemy ją nazwać. I to jest świetny pomysł. I musiałabym napisać, ze względu na moich synów, nie jeść. Jakby zjedli, też by się nic nie stało, więc na spokojnie. Pisaliśmy ją razem z moim mężem. Razem mąż blendujemy, pomagał? Razem blendujemy, razem eksperymentujemy. Uważam nawet, że jest bardziej odważny niż ja. No to dlaczego go z nami tutaj nie ma? A tak wyszło. Przestraszył się mnie. Byłoby to dziwne, żebym się dowiedziała o płci swojego dziecka i nie zadzwoniłabym do wszystkich osób, od razu o tym nie powiedziała. Do mamy, do koleżanek. Trzeba mieć bardzo silną wolę. Oj, tak, to nie jest na pewno dla mnie.